Tarnobrzeg otrzymał blisko 450 tysięcy euro na rewitalizację Parku Dzikowskiego. To wszystko w ramach programu Interreg Next Polska Ukraina, którego celem jest m.in. poprawa jakości środowiska naturalnego w pasie przygranicznym. Program Interreg Next Polska Ukraina 2021-2027 to kontynuacja programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. To jest program Interreg, który jest programem Unii Europejskiej działającym w takim priorytecie środowisko, skierowany do Polski i do Ukrainy na rewitalizację, renowację środowiska naturalnego, ale związanego także z historią. Ponad 130 wniosków spłynęło do Komitetu Monitorującego do Brukseli. 44 uzyskały wsparcie, w tym właśnie tarnobrzeski, pod nazwą Transgeniczny Projekt Rewitalizacji Zabytkowych Parków w Tarnobrzegu i Wiśniowcu, na łączną kwotę blisko 893 tysiące euro. Połowa tych środków trafi do Parku Dzikowskiego, druga połowa trafi do Pałacu Wiśniowieckich w Wiśniowcu na Ukrainie. No i w ramach tych pieniędzy chodzi o przywrócenie Parku Dzikowskiego do takiego stanu, do takiego wyglądu, jak funkcjonował przed wojną. Mnie to bardzo ucieszyło, natomiast też w tym jest jednak taki element dużego smutku, bo pan Jan Tarnowski był osobą, która cały czas prosiła o to, żeby ten park starać się przywrócić. Działała zresztą na rzecz zamku, na rzecz miasta. Nasza współpraca naprawdę była świetna. I szkoda, że wtedy, kiedy ta informacja wyszła, kiedy pojawiła się w mediach, pana Jana już nie było. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w Parku Dzikowskim w Tarnobrzegu mają powstać m.in. alejki, ścieżki, oświetlenie. Odnowiona ma być także fontanna.